zamykają całe hale i ten jakby dorobek wielu lat, te wielkie piece, no, też już są rozbierane. Więc malarstwo Pani Marii ma dla nas, no, przede wszystkim taki wymiar dokumentacyjny. Jak za 100-200 lat trzeba będzie pokazać dzieciom, jak wyglądała huta, no to przynajmniej zobaczą, jak wyglądała w szczątkowej formie. Namalowałam, ale to ciekawe bardzo jest, takie formy pozbawione właściwie takiego czystego estetyzmu, bo wszystkie te konstrukcje wynikają z obliczeń jakichś, bo ich funkcja wyznacza ich formę, a to okazuje się, że nie jest pozbawione właśnie wartości estetycznych, czy no, wszystko jakoś wygląda, prawda? No, piękne wydaje mi się, no tak jak wszystko z czasem się po tym człowiek przyzwyczaja i wydaje mu się piękne. A że to brudne jest, no ja bym tam bardzo chętnie jeszcze wiele razy do huty chodziła, no ale to nie zawsze jest możliwe. Obecny właściciel wyburza wszystko, złą sprzedaje, równa z ziemią. Co dalej, to nie wiem. Zostają na razie puste hale. Tak została zlikwidowana walcownia Taś, walcownia Drobna, walcownia Zniatar, stara walcownia Blach Gorących, część walcowni Blach Zimnych. I będziemy się zastanawiać, jak się to stało, że taka piękna architektura przemysłowa została zlikwidowana z naszego tutaj rejonu i kombinatu. Thank you.